Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV, w którym pokażemy najlepszą relację z Cloud 4. Tylko u nas, zobaczycie! Może to zabrzmi dziwnie, ale... Cloud nie dorasta do pięt fejmowi. Tu jest jeden wielki kibel. Kto taki jest teraz odważny? Ja i tak uważam, że ona się skończy skandalem. W jaki niby sposób? Cymbał? Podał rękę. Kobiety mają prawo robić wszystko to, co mężczyźni. Ja w końcu muszę przejąć pałeczkę. A mam ci powiedzieć, co ja robiłam? Fajne uczucie. Nie będę wam przeszkadzać tutaj. Miało być na odwrót, ale widocznie źle zrozumiałem. Palhajs TV. TV, TV, bal, bal, hajs, hajs. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Tak się jakoś złożyło, że na pierwszych trzech galach Cloud MMA nie mogliśmy być. Albo byliśmy gdzieś indziej, albo nie mieliśmy czasu, albo coś tam już nie pamiętam. Ale na czwartą galę udało nam się dotrzeć. Jest pewien problem. Jesteśmy trochę za wcześnie, bo ja po prostu nie lubię się spóźniać. I tym razem bardzo się nie spóźniłem. Na obiekt możemy wejść dopiero za 3 godziny. Czyli to jest jakby taka pokuta za 3 poprzednie gale, na których nie byliśmy. Za każdą galę jedna godzina latania dookoła hali. Zapraszam Was teraz na przedrelację sprzed hali. Ta plansza jest nieaktualna, ponieważ Margaret jest chwilowo niedostępna. Krótka przerwa przy Ciorysie. Możemy zrobić szybkie zastępstwo. Jak bym się prezentował w takiej walce? Powiem ci, że robi wrażenie. Tak? A uśmiechnij się, ale tak z zębami. Czyli pasujecie do siebie teraz tak? Tutaj na tym kadrze, no. Pasujemy do siebie. Tak. Ona teraz wolna, nie? Ale ja zajęty na szczęście. Oj. Na szczęście, na szczęście. Słuchajcie, nie wiecie, gdzie tu jest jakaś toaleta otwarta, bo wszystkie są pozamykane. Ja nie wiem, tak mi się chce lać. Tu jest jeden wielki kibel. Tak? Ale to tam będzie sikał, no. Tak? Nie, to ja, a nie widzieliście, że toaleta porządna wszystkie... federacja z porządnymi zawodnikami. Tak? To są porządni? Porządni. Niektórzy. Tutaj są sami nieporządni, zawijają mi przed galą do więzienia, stary. Kocha grypsuje, czy nie? Słuchaj. Podnieśli oczy jeszcze nie. Pani mi zadałeś pytanie, rozjebałem się. Nie wiedziałem, że co też. Ale nie, tak szczerze, między Bogiem a prawdą, może to zabrzmi dziwnie, ale po tym, co Gocha zmienia się i zmienia swoje życie, widzi, ma perspektywę dzisiaj tego, jak może być, a to jak było, to, że tam trafiła, to tylko ją powinno wzmocnić w tym i utwierdzić w przekonaniu, że to, co robi i w tym kierunku, w którym idzie, to jest dobry kierunek. Po wyjściu zamknie wszystkie swoje drzwi z demonami i niechaj się jej dobrze żyje. Zresztą wydaje mi się, że wiele osób już widzi po niej metamorfozę, nawet po tym jak rozmawia. Się. Nawet widać po niej, że już tak. Nie, tak, bo wiesz, tego widać. Się nie da oszukać, że jakby tak. Piła, to byłoby widać, nie? No oczywiście, stary, ja jej naprawdę... Wiesz co, kurwa, wszyscy krzyż na nią stawiają, a ja naprawdę w to wierzę. Gośka już została podniesiona, czy jeszcze nie? Tam się puszkuje chyba, nie? Czy myślisz, że grypsuje, czy jeszcze nie? Nie, no chyba kobiety nie grypsują. A to właśnie, bo ja się nie znam. Znaczy, ja też nigdy nie siedziałem z kobietami, nie? Cała moja wiedza na temat świadka przestępczego jest z konferencji, nie? Aha. Ja tylko jakby wiesz... Od Burańskich. Myślę, że ona jak się urodziła, to już grypsowała, nie? Taka rodzina pewnie. A, no też prawda, nie? Może tak być, nie obrażam, ale... Dawno niewidziany Mielonidas, król wywiadów. Naprawdę dokładnie, chyba na cześć was, więc takiego wywiadu nie będzie, nie? Ostatni raz właśnie ci widziałem chyba na Alkomaster. Tak. Dzisiaj jesteś jakby z kimś, czy... Z Sebą. Z moim zawodnikiem, co z nim walczyłem. Ze sterowanym? Tak, dokładnie, a teraz mu pomagałem w przygotowaniach. Czy jesteś u niego w narożniku? No, kolega, tak. Można powiedzieć. Można powiedzieć. Widziałeś, jak był zatrzymany Kamiński i Wąsik, nie? No. To politycy się kłębili pod celą i tam Mariusz, nie daj się. To czemu nie ma takich ruchów o gośce, nie? Że pod aresztem w Łodzi ludzie krzyczeli, skandowali Gocha, trzymaj się. A byłeś? No, tak mi się wydaje, że chyba się nic nie dzieje, nie? Znaczy ja widziałem Mariannę, jak skanduje, nie? Więc... Ale to w nocy, to wiesz, witaj serdecznie, cześć. Ale to wiesz, lepiej, tylko chyba na chwilę. Lepiej się niesie, nie? A tak, więcej osób w nocy, tak, lepiej się niesie. No tak, właśnie teraz byłem ostatnio z żoną w Świdnicy, to właśnie przychodziliśmy pod aresztem i właśnie... Też ty pokrzyczałeś? Nie, spotkałem się. Ale... A było trzeba sprawdzić, jak to nie, jest. Ale nie, ale byłem w szoku, ile tam dziewczyn stoi pod tym murem i krzyczą tam, nie? I wiesz, i który wie, która do którego krzyczy, nie? Tam, no, było to naprawdę wzruszające. Powiem nie? Więcej, bardziej wzruszające jest, jak jest oddział męski i żeński i tak wieczorami do siebie przez te kraty tam. Listy miłosne, kurczę. Ale słuchaj, oddział edukacyjny mógłby być ciekawy, nie? Taki jakby... Panie są. Panowie, nie, są takie? No. Naprawdę? No, bo więzienia są tak przepełnione często, że kobiety siedzą cele w cele. Gdzieś tylko się mijają, no. To tam się musi dziać, nie? Musisz paść, nie? Oby nie. Powiem ci jak. Oby nie, tak? Ale wolałbym nie. Co byś wysłał jej w rakiecie? Siedziałeś chyba.
ja wiesz, oglądam na kiblu. Klautem MMA, to znam takie słownictwo, nie? No tak, tak, nie, tutaj no. Jest akurat dużo tego języka. Kurde, z książkami, teraz. Z książkami o fajne, o motywacji, o życiu, o problemach, ogniem, które... Ogniem, mieczem, potop, pan Włodyjowski. Nie, bardziej mówimy tutaj. Ja bym jej wysłał Jana Kaczkowskiego. Chciałem ci po raz kolejny pogratulować cały czas lepszego go łapu cały czas. No ostatnio te zdjęcia zdajesz na Facebooka, to kurde. Te takie w kapelutku? No, wiesz... Ale w ogóle te ładne włosy, wiesz, no, wszystko włosy tak zrobione. Odrosły, no, naprawdę, no uważam, że lepiej w długich, nie? No, też mi się wydaje, że lepiej, nie? W długich. Ale co z tego? Ponoć ktoś, kto nie opierdolił się choć raz w życiu na łyso, nie znam. Ale jakby ja rozumiem, kobieta potrzebuje zmiany, nie? Tak, coś mi tam odjebało po drodze, stwierdziłam, że muszę się opierdolić po prostu. Ale już wiesz, jak wyglądasz krótko. Ale tak, już na pewno wiem, że nie będę chciała mieć krótkich włosów i teraz tylko długie włosy, bo długie włosy są oznaką płodności. Kobieta musi mieć piękne, długie włosy, nie jakieś doczepy, tylko swoje naturalne, piękne, długie włosy. Ja teraz dążę do tego, żeby znowu mieć piękne, długie włosy. Już nigdy ich nie zetnę. Takie bardzo, bardzo długie? Tak, takie do tyłka. Jak skomentujesz to, że Gocha została zatrzymana? No dla mnie trochę to no, dziwna sprawa, bo mogli ją wcześniej, tak? Nie na pokaz, nie? No bo teraz tak, ani ona nie zarobi, państwo teraz musi, my podatnicy musimy za to zapłacić, ona tam będzie siedzieć, bez sensu. Ile tam będzie siedziała? 45, za darmo nie będzie siedzieć. No dasz, tak by zarobiła. Papier toaletowy korzysta, tak? Tak, to wszystko prąk, kosztuje, światło, nie? Gasi, włącza. Więc trochę tak, no mogli to wcześniej zrobić, nie na pokaz, nie? Ale jakby wcześniej ją zawinęli, to też byśmy zapłacili, więc jakby tutaj to nie ma różnicy. W sumie to samo, nie? No tak. Jak ci jest na wypożyczeniu do innej federacji? Bo biłeś się cały czas tylko w fejmie, nie? Tak, jak mi jest, uważam, że Klaut nie dorasta do pięt fejmowi. Tak? No, pod względem organizacji. Ja się dzisiaj rano budzę i wiesz, zauważyłam, że poczułam, że włosy mam nie zrobione, wiesz, warkoczy nie mam. I piszę do gościa od Klauta, mordo, a kto mi zrobi włosy? Bo w fejmie zawsze są kobiety, które przychodzą, robią włosy, są barberzy, tak? Jest wszystko, jest fizjo. A tutaj? Jakbyś miał wysłać jej rakietę, to co byś w takiej rakiecie by się znalazło? Do Gochy w rakietę? No. W sensie, że no paczkę, nie? Paczkę? No. I tam cały monopolowy wykupił, nie? No ale ona właśnie ma nie pić, no. Nie, a nie ma nie pić, no, ma, to, nie, tak, ma nie pić, no. To coś takiego właśnie, nie wiem, może Biblię, różaniec, a to od razu. Czasami można się pomodlić właśnie, nie? No. Czasami modlitwa pomaga, więc może w tym kierunku. Widziałem twój nowy podcast, bardzo ciekawa rzecz, no, ale nasz wielki kolega, no, że odważyłeś się z taką wielką tuzą prowadzić program. Ale nie było tak źle, jak by się wydawało. Nie, bardzo fajne, bo no, wy obaj macie dobre poczucie humoru i jest, wiesz, wesoło. Tak, dlatego liczyłem na tą kontrowersję, wiesz, no jego ciężko czasami okiełznać, tak, jego język, więc... A jakbym miał kogoś, kim, kto by Piotrek się z nim spał w jednym łóżku, bał się, czy przeżyje do rana, nie? Tak, rano się obudziłem, to mnie przytulał, nie wiedziałem, co zrobić, nie? Stąd ten wąs. A ja mówię, ten Piotrek ma długie włosy, a Alana weszła, nie atakuje w nocy, długie włosy ma. Ale Alan też ma, nie? No tak, nie? Dlatego spali razem. Mogą się na zmianę obracać na bok, nie? Raz jeden, raz drugi, każdy będzie szczęśliwy, nie? Gośkę podnieśli już? Myślę, że jest ręką, no. Ale w sensie, że grypsuje? Dziewczyna nie może grypsować, bo kobiety dotykają chuj. Gdzie jest Maja Staśka, jak jest potrzebna? To jest, powinna Maja się tym zająć, stary. Tak, i są sarenki, te co tak jakby synonim grypsowania u kobiet, to są chyba, tak mi się wydaje, sarenki albo te drugie, ale chyba sarenki są takie jak frajerki. Maja Staśka powinna się tym zająć, bądź równouprawnienie, co to ma być? Jest 2023 rok. W sumie tak, kobiety powinny grypsować. Co to ma być? Że nada, nie? W ogóle wszystko, tak. Wszystkich podnosić. Zwołać. Bo powinien być w ogóle jakiś taki dekalog Gita. Taki jakiś, wiesz, przez pisany jakoś, formalnie, tak jak taka Biblia. Tak jak na przykład, wiesz, jest ogólnoświatowa taka miar i wag, nie? Że wszędzie w każdym kraju kilogram to jest tyle samo, nie? No. I po prostu, żeby wszystkie, cała Unia Europejska się dogadała. Za to jest to i tu. I tak głęboko. I normalnie przychodzi komisja tak, i sprawdza, czy tak jest prawidłowo. Żeby, a tak to wiesz, każdy sobie może gadać. Adekwatnie, prawidłnie, no. Wiesz, jak się zdziwiłam, jak zobaczyłam, że wtedy współpracuję z Klautem? Świat się zmienił, nie? Świat się zmienił, myślałam, że będzie mnie cisnął i że będziemy po sobie cisnąć. Ale ja mam powiedzieć kibicuje, właśnie. Ale pamiętasz, że ty mi kiedyś powiedziałeś, że ty na pewno gdzieś w kanciapie ogląda moje walki i tak naprawdę pokryło mi kibicuje? I tak było, no. Ale wiesz, o co chodzi, że to jest piękne i to jest dowód na to, że wszyscy się mogą pogodzić, nie? Nawet tak. Kiedyś TDSP ją mogą się pogodzą, nie? Może. Skoro Marta Linkiewicz i TD na jednej gali, w jednym teledysku razem. No, to prawda. A to jest SOT, proszę Państwa. Jakbyście go nie poznali, to teraz za beatboxuje i będzie wiedzieć, że to jest on. Dobra, ale to na pewno było nauczone, to było napisane, to musi być freestyle, nie wiem, coś z Klautem. Klaut. Mordo, pal hajs TV. TV, pal. Hajs.
To jest Boro, chłopak od nas. Nikt mu nie powie, że nie rucha. Zawsze chciałem to powiedzieć. Witam. Jestem wielkim fanem tego filmu. Ja wiem, znam się. I mega się cieszę, no, że udało się, wiesz, takie głupoty zrobić, coś takiego fajnego. I poprzednia twoja walka, ciężko ją było oglądać, bo tam zrywało to strasznie pay-per-view, no, i tak dalej. No. Ale to jest moja ulubiona walka na wszystkich galach światowych, bo ja nigdy nikomu tak nie kibicowałem, no, nie? No, no, dzięki, no, bo w pierwszej walce, drugiej, trzeciej, a tam na pewno nie da rady. No. Ale od piątej mówię, kurde, chyba da radę. No, no. No to ostatnie trzy to na stojąco oglądałem, tak? No, no, no. Stary, nie, no, więc... było ciężko, ale przetrwałem, no. Ale stary, filmik ten twój, skortowiady tam, no, to po prostu, no, ja na pamięć znam, nie? I to, no, jest naprawdę mega, no, szacun, że mogę dzięki, się poznać. Dzięki, dzięki, ja mi również, że miło mi cię poznać. Pogadamy, jeszcze pewnie będzie rumy, pewnie, nie? Pewnie, pewnie. To, to jest Boro, chłopak od nas. Dokładnie tak. Pierwsza godzina za nami, robimy siódme kółko, ja mam już 6000 kroków i tak się, proszę państwa, kaszle, nie? O, patrz, straż pożarna. Pamiętajcie, że za bycie strażakiem jest wiecie co gdzie, nie? Siema! Piąteczka! Piąteczko! Piątka! No to już mam przykichane pod celą teraz, nie? Cała w mundurze! Jak to w mundurze! Proszę państwa, jeszcze TikTok z policjantem i mogą umierać, nie? I pod celą mam, wiecie co? Pani na gale? No ja do pracy na gali, tak. I co pani będzie robiła? No będę opaski dawała ludziom albo bilety kasowała. Dobrze płacą? Spoko, no. Szukam właśnie zbiórki, miejsca zbiórki, no. Aha. A wy co, wywiady tu robicie? Tak, tak, chodzimy, wiesz, mnie są nas puścić do środka, to może jak ty robisz, dajesz bilety, sprawdzasz opaski, to by nas puściłabyś teraz. No ja nawet nie wiem gdzie, ale tam chyba gdzieś tam z tyłu, no. Na czyją walkę kolega przyszedł? Marcina Neumana. Tak? Tak. Czyli kibicujesz cesarzowi? Tak. A dlaczego akurat jemu? Bo go lubię. Po prostu. Tak. A koledzy, komu kibicują? Ja stricte sportowo, no to Danielu Milańczuk. Ty przyszedłeś na tą galę na stricte sportowe, tak, pojedynki. Ale myślę, masz, że... prawo się wynudzić dzisiaj trochę. Myślę, że nie, ale walka wieczoru, no myślę tu Marcin Najman będzie. Moim zdaniem Gocha. Ale Gocha nie walczy. Gocha nie walczy, niestety. No i jak, czy smuci was ta informacja, że kryminał dla pani Małgorzaty? Tak, tak, jest zasmucone. Czyli jakby uważacie, że polskie państwo popełniło błąd? Popełniło. Tak. Jakby to od ciebie zależało, to co byś wysłał gościa w rakiecie? O, żeby mniej piła jeszcze i więcej trenowała. To taką karteczkę byś napisał? Tak, karteczkę. Mniej picia, więcej trenowania i... Na pewno by cię ucieszyła z takiej, no, rakiety. Na pewno. Z alkoholem raczej, tak, może być problem, no, pod celą. No. A ćwiczenie, no to pompki można tam robić. Przysiady, nie? No, przysiady głównie. Jakie pajacyki, nie? Chociaż pajacyków to może lepiej nie. Co jej potrzebne jest teraz tak na szybko pod celą? No sądzę, że zamienili ją, tak wiesz, nie miała... Tak, no, tak z miejsca, no. No to mogę nie mieć teżki do zębów czy coś. Uwaga, uwaga! No tu ktoś kradnie coś. Na złom. To na złom, panie. Łódź, proszę państwa. Łódź. Jeszcze się nie skończyło, się rozbierają, nie? No, ciężko mi powiedzieć. Brzeszczot. O, na przykład, że je przypiłowała ten. Kraty i szybko biegła w połowie. Tak, tak, na przykład. Jednak ja wchodzę. Do tego. Już sprzedane? Też się nada. I Wajrant. Proszę państwa, i tak się właśnie kaszle. A jakbyś mógł wypłacić liście jakiemuś zawodnikowi, to kto by od ciebie? Kto zasługuje? Lizak. Lizak? Tak, że taką ma koleżankę sobie wybrał. Myślę, że to tak, no, ale... po męsku, żeby się wziął w garść i... Czyli nie podoba ci się, z kim Lizak jest obecnie? No, dokładnie. Ale to, słuchaj... Łoś się nie wybiera przecież. A, słuchaj, a nie wpadłeś na taki, na przykład, no bo na przykład rozumiem, że dla ciebie to źle świadczy o Lizaku, że, no, jest fagatą. No. A jakby spojrzeć na to z drugiej strony, że to może dobrze świadczy o fagacie, że jest Lizakiem. Taki fajny chłopak z osiedla. Może jednak, no, ona nie jest taka zła. No, to co się ogląda i czyta w internecie, no to myślę, że... Nie pobierasz. No, to co ona robi, to myślę, że to nie popieram. Czyli, rozumiem, liść dla Lizaka na odmułkę. No, na odmułkę. Rozumiem. Żeby się ogarnął i wziął za siebie do roboty, jednym słowem. Murański. Murańskiego byś wypłacił? Tak. I nawet byś się przez chwilę nie zawahał? Nie. Czyli tu Jacek przechodzi i dostaje liścia. No, odważnie. Ja bym się na Jacka jednak nie odważył podnieść rękę. Czemu? Słuchaj, no, Legia Cudzoziemska, te sprawy. No tak. Oni znają takie sztuki. Kudemo? Oni, wiesz, wzrokiem ci mógłby połamać palce. Może być. Cios. Cios. Dostałby ciosa. Cios dostałby ciosa. A za co? Ach, za całokształt. Schreiber. Marianna, powinna dostać liścia? Powinna, ewidentnie. Czym cię denerwuje, że powinna dostać? Swoją osobą. Po prostu, jest testem. Po prostu, tak. Czemu masz bus na rejestracji, jak to nie jest bus? Wprowadzasz w błąd. Jest Sebuś. Sebuś. Sebus. A, to jest Sebus. No. Rozumiesz? A, na bogato. Strolowany, zobaczcie. Wygrał jedną walkę z bonusem BGC, za czek jest ustawiony. No, walka z bonusem do końca życia mnie ustawiła. No tak, no tworzyła ci karierę do freak fightów, nie? Dokładnie. No to była twoja pierwsza walka chyba twoja, nie? Druga.
A z kim była pierwsza? Z Bogasem, tym taksówkarzem. Pozdrawiam Bogasa. Tak? Na FM1 się piłeś? Kurde, a to ja w tej galgi nie widziałem. Dobra, to na razie. Ten skup złomu to tam jest, kolego. Panie kochaniutki, ja pod tą kamerę wróciłem. A, rozumiem. Pomożemy mu? Tak, możemy, o, możemy z nim iść. Atlas to może być twoja reklama, nie? I jeszcze. I... O! Dobra, wypłata będzie może jutro, okej? Okay? Dobra, w skitelsach. Stamtąd musisz, to nie ma sensu. No ja wiem, kurczę. Jakbyś sobie na busa wrzucił jakiegoś czy coś. Stary, ja robiłem na magazynie w Biedronce. Złapali mnie, mówią, chodź gościu, będziesz takie... Powiedz mi, dlaczego nie da się po Biedronce chodzić? Wszędzie są zawalone korytarze. Wiesz, tymi pudełkami. Chodzi o to, żebyś dłużej był w sklepie i coś kupił? No właśnie chodzi o to, że ja pracowałem i te pale... jeździłem tymi paleciakami, nie? Aha. Ale wzięli mnie tu jakiś barier. A, i dlatego to stoi tam teraz. Stary, ty jest specjalistą od utrudnienia przechodzenia generalnie. Tak. Jeżeli zabłądziłeś w labiryncie biedronkowym, to wiesz, czy to jest wina, on po prostu tego nie zostawił. Wyszedł i tak jak stało, tak zostało. Jest jak jest, no buta nie zjesz. Pan na galę czy do pracy? Do pracy. Do pracy. W charakterze kogo pan będzie pracował? W charakterze biletera. Rozumiem, to zbiórka bo o 17, proszę pana. O 17, ja mam na 18 pracę, zbiórka miała być na 17.15 do 17.20, w tym momencie jest... 18. Chciałem go wziąć pod włos, ale się nie dał. Ja bardzo dobry, bo żeby sprawdzać bilety, trzeba być czujnym. Żeby ktoś nie oszukał. Dwa razy tak samo bilety nie pokazał. Bardzo dobrze, to był test. Wysłani jesteśmy z patrzenia od Atlas Areny. Druga godzina za nami. Nie wiem, czy jestem już cały siny, czy tylko ręce mam sinę, ale naprawdę zmarzłem. Tam jakiś ogień. Jest, faktycznie. Może byśmy tam stanęli. Chodźmy, no, i trochę się ogrzali. Ta. Czy wam też jest zimno? No trochę chłodno. To jeszcze tu wieje z tamtej strony, gdzieś tak z południa, nie? Bardzo. I na co przyszliście? Na galę. Ale na którą walkę koniec? Z Buka. Z Buka. A czemu wam się podoba z Buku akurat? Rapel z przekazem życiowym. No to jeszcze powiedzmy, że major nie ma przekazu życiowego. Nie. Trochę nie. Zjebane najlepiej lubią gotowane. No stary, przecież to jest przekaz, dobry przekaz leci. Chłopaki nie, dobrze nie, robią. Nie. Z Buku lepszy. Nie mogę się zdecydować, czy założyć czarne spodnie, czy czerwone. A to zależy. No tak są jedno takie, jedne takie. To teraz o dziwo. No. Czerwona koszulka, ale czarna kurtka. To jest można, król można. Szyku. Jak skomentujesz to, że Gocha została zatrzymana w sobie przez organy ścigania? No co, no... Co można powiedzieć, no... PDW? No PDW, no. PDW! PDW! Czyli niesłusznie uważać. Niesłusznie, nie? No właśnie działa polska policja, że dzień przed... Jak ktoś na przykład dostaje odróbki, to nie powinien robić i jak nie robi, to no nie powinien. Nie, robią, nie? Ale no... Ale ona nie mówi. Ale mogła robić, pójść, ale jutro. Ale zobaczcie, ja uważam, że prezydent paskudny się zachował, że nie ułaskawił na szybko. No. A może, prawda, a mógłby. To jest jeden ruch ręki. Mógłby, dobra. Czemu? Nie? No bo to... Przecież tyle ludzi czeka na tą walkę, nie? Tak. Można się trochę ogrzać u was przy tym ogniu. Bo tak zimno jest, nie? Tak się oczekuje na galę. To widzimy się za kolejną godzinę, nie? Proszę państwa, minęła trzecia godzina, więc możemy zacząć wbijać do środka. Tu jest napisane brak przejścia, czyli jak wejdziesz, to chyba nie wejdziesz. W tym miejscu byliśmy po raz ostatni na Fejmie Trójce. Atlas Arena się znajduje, przypominam, bo ktoś włączył w tym momencie dopiero. Tutaj, podczas Fejmu trzeciego był Media Room. To nie jest tak jak na Fejm MMA, że każdy sobie może usiąść byle gdzie. Tu są miejsca numerowane, proszę bardzo. MMA, BNB, wiadomo, Hubercik, który będzie siedział. Zaraz obok niego, proszę bardzo, Pan Hajs TV, Boski, Mateusz Kaniowski i zaraz obok Antyfakty. I to jest, proszę państwa, ośla ławka. I to jest Media Room, a teraz wam pokażę ścianko akwarium. Tutaj jest ścianko akwarium. Jak się zamknie te drzwi, włączy się przycisk, nie będą gdzie on jest, jest to wypełniane wodą. I tu normalnie będą pływające wywiady. Zanim tu będzie napuszczona woda, to i tak może być mokro, bo jest z nami Świstak. Siema. Jeżeli jesteście początkującymi TikTokerami i chcielibyście wypromować swoje konto na TikToku, to musicie zacząć działać z tym panem. Ten oczywiście. Pan na naszym TikToku zrobił 1 300 000 wyświetleń. Ale wiesz, dlaczego ten TikTok tak dobrze poszedł? Bo mi się zdaje, że trochę do Stiflera podobnie tam wyszedłem, tak nawet jego tak zachowywałem się. Nie. Na to, znaczy, no tak, ale poszedł dlatego tak dobrze, że wszyscy zaczęli pisać komentarze, że to nie jest Stifler. To nie jest Stifler. I wiadomo, że komentarze i reakcje i tak dalej napędzają, no, wiesz, ktoś mówi, ty, to on czy nie on? Obejrzał 3 razy. I ten watch time, po prostu te komentarze i tak dalej sprawiły, że nagle, bo ten, tam nie ma nic śmiesznego tak naprawdę. Ten TikTok, no nie ma, krótkie. Jeszcze, no mnie to nie bawi, no bo mnie bawią moje żarty, wiadomo, no, nie? No. Człowiek jest taki, że się śmieje ze swoich. Szafkę masz, żeby sobie zostawić coś, nie wiem. Kobieta na przykład, jak chcesz na chwilę wyjść, to możesz, o, zmienić się idealnie. Ty weźmy kogoś, tu zamknijmy. Cichego tu zamknijmy. Franka. Gdy
Gdyby nie kolana, to by się udało, nie? Gdyby nie głowa, to by się udało. Jancar, dawaj, ty wchodzisz. O, pa, pa, patera, pa. To nare. Piotrek, jak jest? Dobrze się bawisz? Całkiem nieźle. Oddawaj kanapki. Jakbym miał wąsy, to bym zrobił haszkomorę. Poczułeś się jak amerykański licealista? Tak. The American High Schooler. To zamknęliście? Nie. Sam chciał. Federacja i inna od razu są ci, którzy być powinni. Cześć. TV reklama jest na obiekcie, jesteśmy spokojni o wszystko. Zgadza się. Jak jest? Dawno dobrze. Pana nie było, albo mnie dawno nie było. Na innych federacjach niż Fame po prostu. Mnie dawno nie było. Tak? A co robiłeś? O, ciągle coś nagrywamy. Ale na Fejmie mnie dawno nie było. No, to... półtorej roku. No ale podobno wszyscy po Reborni odbanowani i... Tylko nie TV reklama. A czemu tak? No zapytaj się właśnie. Jak będę mógł, to się zapytam. No nie wiem, powiem ci tak, jeżeli chodzi o zasięgi, to wydaje mi się, że TV reklama jest chyba dobrze, jeżeli chodzi o zasięgowo. Pani już długo jest w TV reklamie, nie? Już dość długo. I jak w TV reklamie się pracuje? Normalnie w sumie. Adam jest dobrym szefem? Tak. Ty nie odpowiadaj za dziewczynę, tylko niech ona sama mówi. Nie patrz na nią takim wzrokiem. Właśnie, no. Stresuję się. Szef. Tak, to jak długo już pracujesz w TV reklamie? Nie wiem, z rok, półtora, coś no takiego. No to długo. To długo. Dzień dobry kochani, jestem, pojawiłam się, byłam na urodzinach mojej siostrzenicy, ale już jestem. Musiałam wyskoczyć z hajsu, nie wiem co więcej mogę powiedzieć. Ile wydałaś? 300 zł wydałam. Ile? Ale na dwójkę dzieci. Jedno dostało urodzinowe, dostało 200, a to drugie dostało 100. Pokażę wam coś super, co mam. Pokażę wam coś super. Patrzcie, co zamówiłam na Shein. To jest po prostu mistrzostwo świata. Zamówiłam przenośną grzywkę. Tylko nie dotykaj włosów, bo się zabije. No to dobra, to poczekaj. Nie dotykaj włosów, bo cię zabije. George. Zajebiste. Hello, Trigger. Ty! Ale jaki masz zmeczowane do swoich... Ej, powiem ci tak szczerze, bo wyglądasz trochę jak taka... ośmiolatka, która miała nieudaną przygodę z nożyczkami przed komunią, nie? Ale gdyby była trochę dłuższa, te chyba ci bardziej będą pasowały, wiesz? Ziomuś, wiesz, że to można w różnym miejscu przypiąć? Kurde, chodzi mi o kolor. Nie, u mnie nie ma do czego, nie? Chodź. A, no. No. Ty byś miał tak, jak miał Ronaldo w 2002. Tak. Tak. No nie? Ten cymbał, pamiętam. Cymbał? To mój ulubiony piłkarz jest. A to git. Mój chłopak, mój. Tak. Żaden git. Patrz, i nie poznasz. Nie poznasz. Nie poznasz. Nie. Poznałbyś słuchaj, mnie? Słuchaj, to jak twój kanał vlogowy wystrzeli za rok, to będziesz tak musiała chodzić. Jak już będzie dużo ludzi, nie? Będą robili wywiady, to nagle ją przyprowadzimy i postawimy ją na ściance i ty zaczniesz z nią rozmawiać. Zajebiste! Zajebiste! Adam z TV reklam na pewno zrobi wywiad. Ale to dobre by było, nie? Ej, możemy się założyć się widzowie o stówę. Ale my to swędzi. O stówę, że powiem mu, że to jest aktorka i zrobi z nią wywiad. Dobra, to tak robimy. No, ale przecież Adam jest tu, nie nabierzemy go. No, ale Adam, to jest dobry pomysł. Musimy coś takiego zrobić. Zrobiłbyś, co? Ale nie wie o co chodzi. A nie wie o co chodzi. Pytał się, czy bym zrobiłby Luizę. Ja nie jestem głodny, ale pewnie kiedyś będę. Mocny statement. Mocny statement. Jeśli jeszcze są, to zjemy po pączku, żeby... Ty, a gdzie ty siadasz? Tam twoje miejsce, bo przeniosłeś się. Nie, tu było. Tam było. Ja swoje przenosiłem. Udowodnisz mi to, proszę. Nagrane jest. Dobrze, to zobaczymy. Tu było MMA.pl, nie? Idziemy zjeść pączka, póki jeszcze są. A ja wolę bułkę ze srem. To jak się tak sypie na podłogę. Uwielbiam. I nie trzeba sprzątać po sobie, to jest najlepiej. A powinienem był włożyć z tym u siebie. A no tak. Przerywamy program, ponieważ mamy bardzo ważny komunikat. Jeżeli chcecie nabyć ubrania marki Divers drogą kupna, nic prostszego. Wystarczy wejść w link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Następnie dodacie do koszyka rzeczy, które wam się podobają. Następnie użyjecie kodu rabatowego PALHAJS.TV, który da wam 10% rabatu na cały koszyk oprócz kolekcji Dakar. Udanych zakupów. Żegaj latarkę, bandyto. A mam, w samochodzie, dam ci potem. No ale potem. Jakie ładne nieśmiertelni. Z jedni tacy byli, co baterie oddawali przez trzy gale, nie? I teraz już chyba nie oddadzą nigdy, nie? Bo ich nie ma. Raczej na pewno. No. Latarkę. Ty, ale dzisiaj zrobiłem akcję, słuchajcie, bo teraz jest na TikToku modny taki... Taki ten rusek, no nie? I ostatnio było taki filmik, że on stoi w kolejce i za nim mówi dziecko do mamy: mamo, mamo, ja chcę pączka z wiśniami. A on był pierwszy. I został tylko jeden pączek z wiśnią. I on go kupił, i wiesz, kupił go i kawał ha. Ja dzisiaj zrobiłem to samo z białą czekoladą, tylko że za mną stali ten dorośli, nie? I słyszę, jak mówią: o, ten z białą czekoladą wygląda najlepiej, bierzemy go. A tam cztery są. I ja mówię do pani: poproszę cztery z białą czekoladą.
Co to są za buty, kolego? Ty? Laczki. Od Kanye Westa prosto, nie? Tak? Kanye West je zaprojektował. Ja myślałem, że Kanye West je wyrzucił. A. Nie chciał już w nich chodzić. Też tak mogło być. Wyrzucił je do kibla i jakoś wypłynęły przez Atlantyk i na plażę wyrzucił. Znalazły tutaj na moich nogach, dokładnie. No bo one się nie rozłożą za 1000 lat nawet, nie? No dokładnie, to będzie dla całych pokoleń. Wygodne, no. Jak ten but się nazywa? Easy i Foam Runner. Easy Foam Runner. Normalnie idziesz do sklepu i mówisz, że dobra, to są Easy Foam Runner 40. No nie ma w sklepach tego właśnie. Tu trzeba kupić tak, na wiesz. Na plażę trzeba iść. No. Jak wyrzuca morze, nie? Jak Kenny coś wyrzuci, nie? Stifler chodzi w takich butach. Dokładnie. Nie wiecie, o co chodzi z latarką, to dopiero za 2 odcinki będzie. Dlaczego Hubert ma moją latarkę? Państwo i panowie, znajdują się w Biskupinie. Nie, bo miałem głupi czas, dobra, powiem coś innego. A teraz czas na face to face. Tylko za... A, dobra. Agnieszka i Angelika pokłóciły się. Mają niesnacki. Pokłóciły się o ananasa na pizzy. I teraz wyjaśnimy ten konflikt dokładnie w naszym polskim biskupinie. Polskim biskupinie. No i dalej jest, wiesz, ale no. A najlepsze, co jak potem mówiłem, to mi było tak zimno w usta, że zacząłem seplenić, nie? Tak jest. Bo ja mam tak, że jak mi marzną usta, to seplenie trochę. Nie powiedziałeś w klatce rzymskiej, tylko w klatce różanej. Różanej, no. I tak jest trochę. Ale wiecie, już niedługo, na pierwszy piątek kwietnia, i wjeżdża odcinek, w którym Hubert Myśliwiecki pożyczył ode mnie latarkę. Bardzo fajny content. No. Content latarkowy. Gdzie mnie na koniec mało co psy nie pogryzły, słuchajcie. Ale to w odcinku za 2 odcinki. Co to ma być? Wchodzi w czapce. Nie, bo nie wiedzieliście, bo tak nie nagrywał. Wszedł w czapce. Załóż czapkę. Stary, dobrze wiesz. Załóż czapkę. Już, dobrze wiesz, że w zakole jest zimno. No jak on wygląda? Jak na pletek. Jak zdejmie? I od razu, piękny mężczyzna. Jak milion dolarów od razu. Jaki tupecik, człowieku, za kolaki są dumne, to masz... tupecik, co ty masz? Ty masz tupecik? Ale on go nawet też zakładał. Ale dla żartu. Cichy, ej, on w ogóle nie ma do siebie dystansu, ten człowiek. Ja nie mam dystansu, słuchaj. No, i napisałem ostatnio na niego tweeta, bardzo humorystycznego, chłopie, truł mi dupę przez godzinę i obrażony. Ale populista. Ja nie mam dystansu. Populista. Ja, tweety, jak on pisze tweeta, to ja czytam jego tweety jego głosem. A jak widzę twoje tweety, to czytam je głosem Iwony, bo one są takie jak z generatora. Właśnie, miałem ci to jak robot. Powiedzieć. Ty musisz bardziej wyluzować. Ty masz takie komunikaty, jak rzecznik prasowy. Komunikat prasowy. Pozytywny przekaz, stary, pozytywna energia. Ale nie, jest bardzo tak rzecznikowo. Guli! Wiele drzwi było do nas zamkniętych dzisiaj. Tak? Aż sam w głowie pomyślałem, Guli, czemu ty tego nie nagrywasz? Chyba z 6 drzwi byśmy przeszli i nie mogliśmy tu dojść. Powiem ci, że w tej samej hali Fame organizuje to i tak wchodzisz. Jak nóż w masło, jak setka o poranku, nie? No. To wchodzi. Darowanemu, darowanej akredytacji się nie zagląda w smycz, ale tutaj jednak. Jest ciężko. Widzę, że też czwórka, tak jak my. No, i no mamy... to jest to. Plac zabaw. Pawlacz. Dzisiaj na dwóch. Koro i ty. Już widzę, że Koro nie ma plakietki, że się uczy. Nie, bo już się nauczył. I jak dzielicie się dzisiaj pracą? Jak widzisz, ta praca nie jest aż taka ciężka, jak się wszystkim wydaje. No wiem, ale jak się dzielicie obowiązkami? Jak kto z kim rozmawia? Jaki jest mnie wrzucamy na miniaturkę, a Koro kiedzi całą laty. I to jest bardzo dobry pomysł, tak. Ty nagrywałeś wywiad z Marianną dzisiaj? Tak. Taki bladziutki byłeś. Dlaczego? Nie, stary, powiem ci szczerze, wczoraj... Ja widziałem, co było w lodówce u was w pokoju wczoraj, widziałem. Tak, ale ja... Ani łyk alkoholu nie wziąłem. To czy chcesz powiedzieć, że Gabi wybiła te monety wszystkie sama? Nie, z Mateuszem. Ale nie, zostały 2. Bo Mateusz, ogólnie mój braciak, słuchajcie, obronił inżyniera i teraz tutaj dodajcie takie te, wiesz... Znaczy, że jesteś inżynierowie się bili i on ich obronił, tak? Tak. A ty też jesteś inżynier? Magister inżynier. O, czyli tamten jest głupszy. No, głupszy. Ale wiesz, co to znaczy magister inżynier? Może gówno robić i nieźle żyć. Żebyś nie wiem, ile robił, gówno masz. No. To w zależności. No tak. Ja też jestem magister inżynier. Tak? Nie wyglądam, wiem. Ty też nie wyglądasz. Ale to nie wstyd. Ty mógłbyś być tak o takich bardziej takich technicznych pytań, wiesz, o jakichś tam z graplerami rozmawiać. Najpierw musiałbym coś wiedzieć o tym. No. Ale Koro też ma kalafiory, więc też jest graplerem chyba, nie? No właśnie, kurde, chodzi o to, że on w tak krótkim czasie zrobił takie kalafiory, jak ty przez całą karierę. No wiem, znaczy, że on mocniej zapierdala. Tak samo szybko się nauczył, wiesz. Prowadzenia tutaj, czyli to tobie wszystko opornie idzie. No jakby na to wygląda, no. Ale to, mówiąc bez beki, to są genetyczne chyba uwarunkowania, bo są tacy zawodnicy, co nie mają w ogóle... Tak, jak masz pizdowate uszy, to szybko ci się robią. Jak sobie wytatuujesz jakiś karabin nad uchem, to jakby pomaga, chroni uszy trochę? Na pewno, no nikt się nie zbliży, bo jest ryzyko rozstrzelania, tak?
Strzał z ucha. Nie, no bo już myślisz o takim tatuażu? Nie, żartuję, bo już mi Piotrek ostatnio przeprosił, to już nie zapoznało się tym, nie? To jakby nie mówiłem tego. Widzę, że nie ma plakietki, czyli już się nie uczysz. Nie, już się wszystkiego nauczyłem. Znaczy obejrzałem sobie po prostu relacje Marcina, Luizy vlogi i stwierdziłem, że to już jest ten poziom. No bo wiesz, ja właśnie rozmawiałem z Marcinem, że tak, ty 2-3 odcinki i już umiesz, nie? No. Zapierdala. No Marcin się dalej uczy, ale wiesz, zobacz, on też bardziej poobijany jest, nie? Ale on po prostu i się bardziej obija. On jest obibokiem. Tak. Stary, on takie same kalafiory hodował 20 lat, jak no. Ty przez rok. No, znaczy ja się przyznaję, miałem trochę taki nawóz GMO do tego, ale bo na freestyle'owych bitwach to różne środki się tam przetaczały przez back. Stage. Raz nawet jakieś Lamborghini przejechało na bitwie o południe, ale to szybko odjechało do Tajlandii. Tak. Bo się bał, że ktoś przerysuje. Tak. No. Że jakaś korozja wejdzie na... Że korozję go, no tak. A tu widzę już szykowanie pod następną edycję. No tak, no wiadomo. Ola, jak może część z was wie, albo jak część z was nie wie, założyła swój kanał na YouTubie. Ola już nie jest... Nie założyłam, kupiłam, bo wszyscy mi to wypominają. Odkupiłam. Odkupiła, to nie, że kupiła, tylko odkupiła kanał i Ola zawsze była Olą z Real News, potem była Olą z Gońca, a teraz Ola jest trochę z Real News, bo odkupiła kanał Real News i teraz jest Olą z Ola Florczak kanału. Aleksandra Florczak, przepraszam. Co cię skłoniło do tego, aby odkupić kanał i przejść na swoje? Kurczę, ale to jest ciężkie pytanie, ale ja myślę, że ty znasz odpowiedź, Luiza. Dlaczego założyłaś swój kanał? Ja? Swój kanał? Bo kocham tworzyć wideo, a mąż mnie tak trochę ograniczał w robieniu vlogów, wycinał wszystkie moje śmieszne scenki, więc postanowiłam, że taki talent nie może się marnować i ludzie muszą zobaczyć moje prawdziwe oblicze i doszłam do wniosku, że muszę się pokazać po swojemu. No właśnie, czyli... i to jest dokładnie ten sam case, czyli miałam jakieś tam wytyczne, miałam jakieś ewentualnie rzeczy, które ludzie ode mnie wymagali, żeby były wykonywane. Trochę nie chciałaś. To, na przykładowo były to rzeczy, których nie chciałam robić, no i stwierdziłam, że no po co mam robić coś, czego nie chcę, jak mogę robić to, co chcę i to robić dla siebie i u siebie. To Najman Muran i tylko to nas interesuje. Tak, Najman Muran? Tylko to nas interesuje. Ale to jest walka, która jakby jest owiana klątwą trochę, nie? Tyle razy, że miała być. Więc ja i tak uważam, że ona się skończy skandalem. Na pewno. Ja... Moja predykcja to Najman rusza na Murana, napierdala go z całej siły, jak to ma w swoim zwyczaju, tak. Mija 30 sekund, Muran nie padał, wiadomo, że ma twardy łeb, no i Najman łapie kontuzję. Może tak być. Tak będzie. A jak skomentujesz zawinięcie Gochy? Jak myślisz, grypsuje? PDW czy... Gocha. PDW? Ja myślę, że to była szopka polityczna, no bo za jakieś tam nieodrobione godziny społeczne czy jakieś tam grzywny, no to żeby taki korowód policjantów przychodził, no to ewidentnie jakiś działacz PiSu musiał użyć swoich kontaktów. No ale to wiesz, pokazówka nie, i to się w dzień kobiet, jakbym popełnił samobójstwo niedługo, to wiecie dlaczego. A jakby się okazało, że Marcin wyskoczył przez balkon na tak, przykład, na przykład. To jest na pewno nie jest. Albo telewizor się na mnie przewrócił. O, na przykład. Właśnie stoimy tak blisko. I takiego dużego. A tu jest tylko jeden dzisiaj, nie? Na Medierumie, więc uważajmy. Jakie plany na kanał? Będą tylko wywiady z Gal, czy coś jeszcze planujesz? Na razie są wywiady z Gal, ale wszystko zależy od widzów, od was, widzowie. Także ja już widziałam w komentarzach, że czekają na jakiś vlog z tobą. Czyli będą też vlogi? Będą też vlogi, będę super. Wprowadzała różne formaty, zobaczymy jak się przyjmą i jak będą się podobać. I jak będą fajnie odbierane, to będą kontynuowane, ale na pewno też nie będą tylko wywiady z freakfightowych gal, ale też z różnymi innymi ciekawymi personami. To jest ciekawą personą. Ostatnio właśnie podsunęli mi pomysł, żeby zrobić wywiad z Grande Connection i na pewno będę do tego dążyć, ale ciekawa persona stoi za kamerą, jest to Piotr Janczar, który po 10 da mi znać, kiedy właśnie, może paść. Piotrek miał udzielić Oli wywiadu 14 lutego, tak. Ale tego dnia Ola... Nie, 12 lutego złożyłam wypowiedzenie i okazało się, że nie chcieli przedłużyć ze mną, w sensie nie chcieli wypowiedzenia miesięcznego, tylko powiedzieli mi, że no to w sumie jak chcesz, no to dzisiaj możemy się pożegnać. A ty powiedziałaś chcę? Ja powiedziałam, no okej, okay, no nie będę wam przeszkadzać tutaj. Czyli wywiad z Piotrem jeszcze nie wyszedł, ale teraz wywiad z Piotrem wyjdzie na kanale Aleksandra Florczak. Tak. Także zapraszam was serdecznie i piszcie, co byście chcieli wy zobaczyć na kanale. Po tym, co gadamy w tym internecie, to raczej nikt by nie pomyślał, że jesteśmy po studiach, ale, nie? Ale to jest w ogóle hit, naprawdę. Bo na przykład tam czasami ktoś tam mnie w komentarzu obroni, no nie? Z moich widzów. Bo na przykład tam jest, ale ten Hubert to debil, co on by robił bez freak fightów? Tak. I tam czasami jest na przykład, Chyliłby że... w Łomży. Przecież on by...
Przecież on by miał co robić, no bo coś tam jest magister, inżynier budownictwa itp. itd. Co ty pierdolisz, przecież to taki półgłówek. On pierwszej klasy podstawówki by nie dorodzy skończyć. No widzicie, widzowie, nie zawsze to, co pokazujemy wam przed kamerą, to prawda. Widziałbyś się w jakimś ekstra fajcie, nawet freestyle'owym, czyli nawet żebyś miał, wiesz, tą minutę, dwie, ale z konkretną osobą. Nie wiem, na przykład z Szalonym Reporterem, jakbyście stanęli naprzeciwko siebie. Słuchaj, jeżeli pieniądze będą odpowiednio ciekawe, aha, to... aha, czyli... No to są czyli typowo to, zajawkowe podejście. Co, słuchaj? Ale nie, no słuchaj. Jak będą, to z zajawki to zrobię. Ale jakbym miał z tobą wyjść na przykład, to zrobimy za darmo. Ale za szalonego z***a muszą zapłacić. No stary, no. No tak, tylko wiesz, dla mnie to też trochę by była... Ale wiesz, co chodzi, że po prostu z kimś normalnym, no to za darmo można zrobić. A, ale dobra, to dobrze, że podkreśliłem, bo chciałem jakiegoś Boneza na zlocie zaproponować, ale... No to ale spoko, jak... tak. To, a to z Bonezem to nie raz, już nie dwa, no to wiadomo. Ale chodzi o to, że no z szalonym no trochę wstyd. No, nie szarujmy się, tak? To nie wstyd. No. Proszę Państwa, z tej toalety przed chwilą wyszedł świstak. I to jest podejrzane. Aha, okej. Okay. To zostawił po sobie świstak. Ale fajnie pachnie tutaj, nie? Tak jest... Tak... Świstakiem. Mnie jest wstyd trochę za Łódź. Tutaj od fejmu trzeciego nikt nie sprząta. Chyba tak. Nie? No, jest naprawdę hardkorowo. Naprawdę dawno nie byłem w takiej toalecie. Łódź, moje miasto. Wstyd. Na YouTube też nowe materiały będą pojawiały się, nowe kontenty, będziemy te dziewczyny jeszcze bardziej pchać do przodu. Teraz 7. Dosłownie i przenośni. 7-8 czerwca są targi erotyczne, na które jestem ambasadorem Ero Chain Expo. I tam jesteś też, ambasadorem? Tak, i tam będziemy też dziewczynami elegancko. Wyobraźcie sobie, prawdę. W jakiej kondycji jest polska branża erotyczna, że świstak jest ambasadorem. Wyobraźcie sobie, nie? Słuchajcie, jaka akcja. Parkometry nieczynne. No. Nie można było zapłacić kartą. Potrzeba gotówki. Poszłam na parking, pytam jakiegoś typa, czy da mi 20 zł, ja mu puszczę blika. On mówi, że on nie chce blika, że proszę to dla ciebie 20 zł. Znalazłam parkometr, w którym można było płacić blikiem, w sensie dotykowo. Zapłaciłam, odnalazłam go, oddałam mu te 20 zł. Piękna historia, szkoda, że to nie jest nagrane. Jak to nagrywa? Nagrywam teraz. Jak jest podział ról dzisiaj? Bo Wrzosek mówił, że on jest na miniaturce, a ty nagrywasz. Miał być na odwrót, ale widocznie źle zrozumiałem. No dobra, no to tak podtrzymamy. No, ja w końcu muszę przejąć pałeczkę, jakkolwiek to brzmi... Gulego. Tak. Moją pałeczkę, bo ja dzisiaj wolę. Tak, no. Zobacz, jak pracuje Marcin Wrzosek. Dzisiaj korupcja moje pałeczkę. Lupa, ale zobacz, Luisa stoi, Wrzosek siedzi. Patrz. Ale ma miejsce, po prostu się boi. No bo właśnie cichy wstał. Dlaczego innego się spodziewaliście po Wrzosku? No boi się przy nic. Nie, jest miejsce. Ale strach nie wywołał. On musi mieć podpórkę na łokieć, bo jeszcze się regeneruje po szali, także proszę zrozumieć mojego partnera. Monia, jakie plany na najbliższy czas? Walczysz? Czas? Jakaś walka? Dzisiaj? No nie wiem. Nie, no, ja też jeszcze nie wiem. A bo ty na klaucie walczysz? Ja zawsze gotowa jestem. A na prime walczyłaś? Na prime? No. Walczyłaś na prime? No walczyłam. I wiesz co? I co, skończył ci się kontrakt? Już możesz przechodzić? Jeszcze jedną, jeszcze dwie mam w sumie walki, ale ja zawsze mogę, nie? Tak? Wszystko mogę. To jest silna, niezależna kobieta, Monika Laskowska. Mogę wszystko. Bierzcie z niej przykład. Niezależna. Pokaż go. Nagrywaliśmy 10 minut, a Guli 7. Zobacz, 7 minut Guli trzymała aparat. Ciepło, to jest chuj. Jest, wiesz, dlaczego tak jest? Oni mają starą kamerę i Guli musi mocno trzymać rekord cały czas, żeby pisało. Dlatego Guli na rekord idzie. Tak. Guli rekordzista. Ty, a jak nagrywasz wywiad z kimś, to jak to jest? Nie tylko kobiety mają power, ale faceci też. I to jaki? Guli, co ci się stało? Dlaczego, skąd te krople? Kapie z dachu. Klima się skropliła. Guli, a takie pytanie, może trochę takie niekulturalne i niemiłe. Nie myślałeś na przykład, żeby tak trochę jakby pomóc sobie, żeby się trochę mniej płacić? W jaki sposób? W jaki niby sposób? No takim antyperspirantem w kulce głowę sobie wysmarować. Ej, nie robiłem tego jeszcze. Jak to jest być lepszym niż 10 kolesiów? Fajne uczucie. Ale to nie o to chodzi, no tam co mi to się zmieniali, bo miał przetrwać, tutaj była walka jeden na jednego, ciężki Boro, naprawdę twarda głowa, tak? Dostał parę ciosów, a widziałem, że zamroczony nie była ani razu. Czyli Boro ma twardą głowę? Ma bardzo twardy łeb, jak z betonu.
Rozumiem. A ty byś też chciał się zmierzyć w takiej formule, że ty kontra 10, 20, 30? No ja już mówiłem o tym od dawna, że ja bym chciał zawalczyć z 20, co minutę by się zmieniali, tylko bez przerw takich, co, bo walczył w formie rundowym. Runda, minuta przerwy, runda, minuta przerwy. Ja bym chciał 20 minut z rzędu, co minutę rywal. A na przykład gdybyś co dwóch robił dwa okrążenia na rowerze dookoła oktagonu, a co 10 basen? Z workiem 50 kilo na plecach. Przeciwnik był dobry, dobrze przygotowany, ja gdzieś tak no nie miałem pewności. Gdybym bardziej ryzykował, a nie ryzykowałem, może bym coś ugrał, a nie ryzykowałem, biłem się bardziej w bezpieczny sposób i no i to przeważyło. Gocha trafiła do grypsujących, czy nie? W areszcie się chyba nie grypsuje, nie? Ja wiem tylko jedną zasadę, jak się idzie do aresztu. No? I nie z doświadczenia. Tak? Dupą do ściany. Masz dziewczynę, nie? Mhm. Czy prosisz czasami swoją dziewczynę, aby rozkleiła ci jajka? Nie. A to jest normą? To jest jakby powszechne? U nas to jest norma. Ale rozkleiła w jaki sposób? W jakiej pozycji, że tak powiem? No, na przykład leżysz sobie i mówisz, rozklej mi jajka i partnerka podnosi tak dwoma palcami jajka i ci rozkleja i odkłada na miejsce. Nie. A jestem pierwszą osobą, której zadajesz to pytanie? Tak. Myślałem, że to jest taki leitmotiv dzisiejszego filmu. Ale no, chyba będzie. Czy prosisz swoją partnerkę, aby ci rozkleiła jajka? To nie wstyd. No nie proszę. Zazwyczaj jak już jesteśmy w kuchni, to już wiesz. Po drugie, jak rozklejać jajka? W sensie od skorupki. No na przykład nie, no leżysz i czujesz, chodzi że ci o się seks. Jajka aha, skleiły. Dobra, że jak jest gorąco i się tak, kleją jajka, tak, czy mi... Trzeba rozkleić czasem, nie? No wiesz co, to rozkleję sobie, no z czym do ludzi, nie? No wiesz, no jak... A widzisz, ja widzisz, można samemu? A ja wolę, jak to ktoś zrobi, nie? Co mówi Ostry do swojego hypemana po udanym koncercie? Dobra robota, dobry, kochanie. Dokładnie tak, jak u was? Co robisz tutaj dzisiaj, mordeczko, no, powiedz mi? No, przyszedłem zobaczyć galę, zaprosili mnie koledzy. Kto cię zaprosił? Ty. Nie, no w serio pytam. Nie, wbijamy się, Tomek Sarara. Mhm. No i wiesz, wielkie jołnie. Tak? Tedas? Tedas, Prochas. Tam są? No vis-a-vis są, nie? Tylko tędy nie przejdziesz. Nie, w ogóle nie przejdę, bo nie mam opaski żadnej, nie? Także wiesz. A, ty wszedłeś tutaj tak wiesz, po prostu. Wiesz, jak nie? Założyłeś kaptur i jakoś wszedłeś, tak? Tak, tak. A jak tutaj właśnie? Co, jak zwykle, nie? Gorąco i nie wiem, kto to jest. Ty, Marcin, ten wielkolud, kto to jest? Mariusz Wach. Pięściarz, czyli? Pięściarz Mariusz Wach. Ale pięściarz debilu i***y, tak? Tak. Bokser to pies. A few moments later. No niestety. Nie znajdzie się opaska dla chłopaków, ale już jesteście tutaj. No i tak zaraz komuś zdejmiemy, nie? To odsuńmy się, bo komuś będą zdejmować. Takie czasy, Wuwunio chodzi sobie jak chce. Kochany, tak słabo, nie? Dzięki, Wuwunio, nie? Piotka, trzymaj się. Super cię było zobaczyć. Szkoda, że spadasz. Oficjalnie nie. Możliwe, że to wiesz, po prostu nastąpiło naturalna kolej rzeczy. Rozumiem. Taka była, że wiesz, podświadomie były sklejone, to ktoś je musiał rozkleić, mm-hmm. Ale oficjalnie nie miałem takiej okazji, żeby poprosić o rozklejenie jajek. Okej, rozumiem. A w drugą stronę, Luiza, a czy na przykład Marcin prosił cię, żebyś skleiła wary? No na przykład wiesz, że się tak, kłócicie mówi, i niby chcecie się tak, pogodzić, a on tak. Nagle weź sklej. Tak. Sklej wary mówi czasami, a, no. Wary, okej, okay, no. Sklej wary, no. Tu prosimy o wary i tu macie link do OnlyFansa. Monia! Słyszałam o F, tak. Nie? Nie, pytasz? Nie. Czy któryś z twoich partnerów prosił cię o to, abyś rozkleiła mu jajka? A myślałam, że o rękę. Nie, jak wiesz, leży spocony i mu się jeszcze? Tak przyklejają i mówi tak, rozklej jajka. Nie rozklejałaś żadnemu mężczyźnie jąder. A mam ci powiedzieć, co ja robiłam? To był najgorszy moment na wyciąganie czegoś z buzi. Nie, no naprawdę. No, ponoć jak włosy się wyciągasz z buzi, to się szybko za mąż wyjdzie. Nie życzcie mi tego, proszę cię. Jeszcze nie, jeszcze troszeczkę wolności. Zobacz, ja jestem 5 lat z Marcinem po ślubie i jak nam dobrze, muszę mu rozklejać jajka. A chyba, że jak się jajka rozkleja, no to ja też chcę. Dobra, to możesz życzyć. Marcin, Monia chce rozkleić jajka. Chodź. Teraz? Akurat idzie Wielkanoc, także... To jest zadanie moje? A tu ja nie mam nic przeciwko. Tak? No i co? Kto taki jest teraz odważny? No. Ktoś, kto pomylił odwagę z odważnikiem. Aha, kto? Piszcie w komentarzach, czy ktoś z nas tutaj jest odważny, w ogóle czy ktoś jest, a jeżeli tak, to kto jest najbardziej odważny? Rozklejać? To mam się położyć, tak? Czy... No nie, gdzie nosisz jajka? W koszyczku. Niedługo święta. Ważne, gdzie nosi, ważne, kto je wysiaduje. Ważne, że są.
Dobrze, szkoda, że na bitwę takim przewijałem. No chciałem, ale gość nie miał jaj. Zróbmy to. Gość, co? Face to X? Rozklejane jajka w koszyczku na wiosnę niesę. I co tam będzie dalej? Tego nie zniesę. Super rymujesz, ale te jajka, no to Marcinowi może wysiadujesz, ej. Wiesz, jadę sobie z rozkminką, a w sumie, że będzie Wielkanoc, może mu je wysmarujesz szminką. To by była gadka fajna i to by chyba była najlepsza w ich małżeństwie pisanka. I Marilyn Monroe śpiewała tak o jajkach. Takie gówno musimy odwalać, żeby coś ukręcić tutaj, nie? Zadałem ci już TikToka z policjantem? Tak, nawet bym rękę podał. Tak? Tak. Ale jakbym miał mundur i bez mundura? Bez nawet jakby nago był. O, kurde. No, coś nowego, nie? Kiedyś byliśmy u kolegi, to jeszcze były czasy VHS-ów i coś tam gadamy, mówi, mój stary ma porno, nie? I to pokaż, nie? I on wyjmuje i nie widzieliśmy go, ale widzieliśmy tego opakowania, nie oglądaliśmy go, w końcu do tego nie doszło. Ale był w takim fajnym plastikowym opakowaniu? Tak, i była napis na tym było. Okay. Włóż mi go przez kraty 4. Okay. Ja mówię, słuchajcie, nie widzieliśmy pierwszych trzech części, to bez sensu, to pewnie nie, nie zrozumiemy. Ale to nie? Znaczy, wiesz, to może być taki film albo taki serial, że ta czwarta część jest osobną jakby sagą, nie? Na przykład prequelem nie być, tak, nie musi być kontynuacją. Ale stwierdziliśmy, że nie będziemy, mieli wszystkie cztery części, to obejrzymy, nie? Czekaj, jeżeli ktoś z was widział wszystkie cztery części, niech napisze w komentarzu. Jeszcze raz tytuł powiedz. Włóż mi go przez kraty, cztery części wiem, że były. Tam jest Media Room, pokaż. Tam jest Media Room. A tędy wchodzą zawodnicy, oni się ustawili tutaj, żeby łapać pierwszych, a my idziemy trochę dalej, o. I my mamy tutaj naszą bazę, nie? Temat ugotowana biała kiełbasa. Jak już jesteśmy w tym klimacie wielkanocnym. Biała kiełbasa, a ja hasam po lasach, bo dziewczyna z Mazur robi z głowy... Pazur. Yeah! Przewidziane. Piękne. A wiesz, a teraz ty, gotowana biała kiełbasa. A ty skąd jesteś, z Bieszczad? Z Łodzi. Jaka kiełbasa, jak wchodzę z freestylem, po co mi kiełbasa, jak tu mam lepszą laskę, ej, wiesz co, i to nie jest w porządku, walić te kiełbasy, wolałbym ją mieć na boczku. Albo nie, bo to ogląda moja narzeczona, także do zobaczenia, widzimy się na... Właśnie. Nie, no to ja kocham cię bardzo. Nie, no to jest wygenerowane w AI. To jest, tak. To nie ma tutaj. To jest wygenerowane w AI. Dawaj, ugotowana biała kiełbasa. Ugotowana biała kiełbasa. Przypomina mojego wielkiego od sasa do lasa. W kieszeni zawsze mam asa. Wow! To było takie proste bardzo. A muzyczką trochę trzeba. A to właśnie tam jest muzyka. Dobra, może sobie rymujcie. Ja miałem nadzieję, że się ogólnie stoczę trochę później. Dobra. Yeah. Koro się obsrał. Przepraszam? Pani już po walce? Nie, ja jestem niestety znokautowana przez konia. Przez konia? No. Koń ci tak nogę załatwił? No. Co się stało? Skręconą stopę i mam jeszcze krwiaka na udzie. Ale powiem ci, że pasują ci te pantofle do tego outfitu. Bardzo to takie klapki, wiesz, wyjściowe. Na stajnie mam kroksy, a na wyjście mam takie kuboty złociste. Na którą walkę dzisiaj najbardziej czekasz? Jezu, nie mam pojęcia, może na Gochę, a może... Ale no chyba Gocha to już... Gochi to chyba nie ma, nie? Nie, to ja nie wiem, wiesz co, bo mnie zabrali ogólnie znajomi. To chyba razem z Gochą cię zabrali. Tak, no. Dokładnie tak było. Nie, ja tu po prostu robię, wiesz, za zawodowego kierowcę z co mogą? Stopą, tak, no. Ale... Dobry wybór, chłopaki, dobry wybór. Mam taki zajebisty samochód, że jedzie sam. Jaguar XF. Jak on jedzie sam? W jaki sposób? Normalnie wsiadam, wciskam guzik, mam takiego mechanika zajebistego, Kamila z Krakowa i on mi go tak Kamil, zrobił. Pozdrawiamy, piszcie do Kamile, jeśli tak, potrzebujecie naprawić Jaguara. Dokładnie, Jaguar Land Rover, brytyjska strefa motoryzacji Kraków. No i Kamil ogólnie zajmuje się tym kompleksowo, klikam guzik i on zapierdala sam. Polecał kanał Kafix. Polecam kanał Kapix, Instagram Kasper Chmura 10. A ja polecam kanał Luisa Sprusińska i Powunio i tak, Piotr Jęczar. Polecamy. Czym się zajmujecie, chłopaki? Ja nagrywam filmy historyczne, ale teraz pierwszy mój taki vlog z jakiejś gali. Aha. Właśnie podchodzę do znanych osób. Jestem znana? No ja cię znam, więc myślę, że... Naprawdę? Tak, no. Robię z nimi wywiady różne i promuję swój kanał, no. Kto powinien dostać takiego wychowawczego luja? No mi się wydaje, że chyba Najman. Każdy po kolei. Ty tak uważasz? Nie, też tak myślę, a najbardziej Bamura. Za co? O, myślę, że się nie zachowuje w porządku. Jak skomentujecie to, że Gochę zawinęli wczoraj? Szkoda, mega szkoda. Tak? Bardzo ciekawa walka. Czyli jak ktoś ma wyrok i go nie wykonuje, to nie powinien zostać zawinięty. A to on ma wyrok? To nie wiedziałem. A myślisz, że zawinęli on tak po prostu, tak?
Nie wiem, o co chodzi. Czyli po prostu przechodzi, o ty! I go tak musi... A nie, nie, aż tak bardzo się nie interesowałem. Ale PDW! PDW? Co to znaczy? Tak, oczywiście, oczywiście. Pozdrowienia do Wubunia. Do więzienia. Do Wubunia, dobra. Pozdrowienia do Wubunia. PDW, au! Jaki film u ciebie jest najlepiej, się najlepiej obejrzał? Z tych historycznych. W środę, tą środę, wychodzi mój pierwszy odcinek. Czyli jeszcze nie ma żadnego filmu historycznego? Nagrane są, ale dopiero będę wrzucał. Pierwszy odcinek, który jest o miejscowości o nazwie Bydlin, której Bydlin, no. Podczas I wojny światowej odbywała tam się bitwa, jest tam zamek, więc myślę, że odcinek ciekawy. Link do niego, do mojego kanału znajdziecie na moim Instagramie kacperchmura10podłoga. Kacperchmura10podłoga, zapraszamy serdecznie. Czyli dopiero startujesz z kanału? Tak, startuję. No to życzymy powodzenia, kochani, zostawiajcie suby, włączajcie dzwoneczki, zapraszamy. Widziałeś walkę z Sakuento Lizak? Widziałeś? Tak. No i słuchaj, Fagata tak zachwalała parter Lizaka. Lizaka. I tą Fagatę chyba łatwo zadowolić, bo ten parter Lizaka to był taki sobie, wiesz, nie? No wiesz, pytanie, kto wcześniej z nią sparował tak naprawdę, no ale tam... Błoński podobno bardzo krótko sparował, więc niewiele pewnie pokazał. Tak, no tam jakieś po prostu odklepanie po paru sekundach poszło. No właśnie, ja jestem ciekaw... Oklapanie po paru sekundach. Ja jestem ciekaw, czy... Tak, no po 10 sekundach się skapnął, tak? Ja jestem ciekaw, czy Lizek faktycznie sobie coś wytatuuje Sekuento, nie? Bo to jest ten zakład, że on teraz musi sobie wytatuować jego ksywę. Jak to jest być underdogiem, a potem jednak wygrać? Ja wiedziałem, że się przygotowałem, wariacie, 2 miesiące trenowałem, wiedziałem, że to wygram. Słuchałem się narożnika, trenera, menedżera i zrobiłem to, nie? Ale bardziej trenowałeś taniec, czy bardziej walki? Nie, waleczki trenowałem. No to bardzo dobrze. Skupiłem się na treningach, powiedziałem... Ale praca na nogach po tym tańcu widać, że dobra była, nie? Dobra, no. Dlatego trzeba dużo tańczyć, mordeczki. Tańczy, tak, tylko taniec. Boli? Czy boli? No. Bardzo, teraz. No na bo... walce tak nie czułem. No bo ja widziałem, tych kopów trochę było, nie? No, miałem, wiesz, amatorsko też dużo przyjmowałem, wiesz, myślałem, nie wiem, czy jestem nieśmiertelny, czy coś. Boli noga teraz, nie? Rozumiem. Znasz jakiś dowcip? Mi same takie złe przychodzą do głowy, ale dobra. Śmiało. Przychodzi baba do lekarza i mówi, brzuch boli, odpis syn, ja nie wiem. Nie... To powiedzmy, zakończmy na tym, bo... Co? Co dostaje cygan na gwiazdkę? Twój rower. Był taki mem ogólnie na TikToku, że taki jeden opowiadał żart. Przychodzi baba do lekarza i lekarz się pyta, a on mówi brzuch boli od pizzy. I to było takie same śmieszne w tym, że głupie, a śmieszne, no. W sensie to nie jest... To nie jest wcale logiczne. Rozumiem, absolutnie rozumiem, bo mnie to totalnie rozbawiło, tylko ja mam taką przypadłość, że się śmieję w środku. Dlatego tego nie widać, ale świetne. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję, również pozdrawiam. Pozdrawiam Paulinę, Wiktorię i Zuzię. Jesteśmy we trójkę i cieszę się, że was spotkałam. Zajebisty kanał, polecam. Pół godziny chodziliśmy z Piotrem i nagrywaliśmy ludzi we foyer. A oni tu, śmiać mi się chce, że oni siedzą tutaj w tym mediarumie i się kiszą. Tu jest gorąco, oni siedzą, nawet nie mają z kim tu rozmawiać. A my, content maker, ja po prostu tam dzisiaj taki content robię. Luisa w formie. Bo znowu nas zbanują. Nie rób tego, bo wiesz, jakie pierwotne instynkty we mnie wywołujesz. Znowu! Ciesz się, że jesteśmy na parterze. Wiesz, jak rozpoznać, czy herbata jest z cukrem, czy bez? Bo nie jest słodka. Nie, herbata z cukrem pisze się przez CH. Aha. Tam jest Boro, a tu jest 10 dziennikarzy. Boro, jeden na 10 dziennikarzy. Wszyscy na niego czekają, aby zrobić z nim jako pierwszym wywiad, żeby już mieć co wrzucać na kanały. Ale nie, to Palhaj Stopało jest telewizją, która pierwsza jest w miejscu wydarzeń. Nie teraz, bo to będą wychodzić zaraz. No. Dobra, nie, bo oni dojdą do studia i potem ze studia przyjdą tutaj pewnie na wywiady. No, już za późno. To już nic, jednak nieważne. Jednak Palhaj Stopało było pierwsze na miejscu wydarzeń, ale... Ale wydarzenie się nie wydarzyło. W idealnej rakiecie dla Gochy? No, myślę, że kamerka GoPro, żeby mogła wrócić do streamowania na czas, wiesz, nieobecności we Freak Fightach, bo jednak trzeba wyrobić sobie pensję. Tak, też to ciekawe. To by był fajny i myślę, że ten content by siadł tak jak ona na najbliższe dni. Daily spierdla. No. O, to jest to.
Pierdeli. Nie, czekaj. Tak. Pierdyli. I takie strzałki. Znalazłam kiepa na spacerniaku, taka czerwona strzałka. Tak, tak. Gocha z petem, nie? Na przykład tak. Przemycamy donaty, no. Przemycamy, nie. Zrobiłam nóż z ołówka, czy coś tam. Jakieś takie typu rzeczy teraz wymyślam. Za 3000 w donatach zmieniamy cele. Fajnie, że Gocha w ogóle wyszła na prosto, no jak to mówią, w życiu trzeba mieć cele. I ona ją ma. W idealnej rakiecie, myślę, że kociołek Panoramixa. Zdjęcie jacy. Tak? Bo wiesz, długie noce, trzeba tam... Murańskiego? Trzeba borka... Ale Murańskiego jacy czy Granieckiego? Granicki to kto? Żartuję, się, wiem. Nie, tego jacy, który był partnerem pani Gochy, który teraz streamuje z Meliny. Przyjemność poznać. Tak? Tak. Chyba też miły... człowiek. Tak, no to... No wtedy był w lepszej formie niż teraz, ale poznałem. Teraz tak, teraz tworzy taki content bardziej wypoczynkowy, dużo śpi na nim. Kinder Bueno. I merci dla klawisza. Nie mam pomysłu, bez kitu, nie? A widać, że nie siedziałeś, nie? No kurwa, nie wiem. Jakby się nie wiem, co się do rakiety jakby daje. Spytał szalonego repertuaru, to. Kapcie, soteczka, pasta do zębów. Scyzoryk, pilnik. Tak. Kompas. Szalony od razu, wiesz, bo to wiadomo, stary gangus, nie? Tak. Wiadomo. A Guli, dobry chłopak, mój chłopak, nigdy nie siedział. Ja byłem ministrantem. Słowniczek języka angielskiego. Yes, yes, good, good. Wagon szlugów. No na pewno, to taka klasyczna rakieta więzienna, nie? Tak, wagon szlugów. I z tego co wiem, była próba dostarczenia wagona szlugów, albo przynajmniej jednej paczki. Przez Mariannę. Paczki, jednej paczki i kanapek. Przez Mariannę pewnie, nie? No przez syna, ale no, możemy powiedzieć, że przez Mariannę dla kontentu. I niestety nie można było, policja zakazała. Policja powiedziała, że ma swoje papierosy i... I częstuje ją. Ja tak nie powiedzieli. Aha, częstony ona pali, tak? Częstony, tak. Rozumiem. Kobiety podobno nie mogą grypsować? Są dyskryminowane w więzieniu? A może to i lepiej. Bo jakby gadały tak jak ja. Kobiety na traktory, kobiety do grypsowania. No, kobiety mają prawo robić wszystko to, co mężczyźni, nie? Wiesz co, ostatnio właśnie mój menadżer mi powiedział, zapytał się mnie, w czym nie macie praw, w czym mężczyźni mają? Piszcie w komentarzach, co? Grypsowaniu. A tak jest poważnie? No, jest. Kobiety nie mogą grypsować. To mam genialną odpowiedź, zaraz lecę. Nie wzięłam telefonu, słuchajcie, zostawiłam niestety. Na szczęście nie zgubiłam. Ale ja mu to powiem. Dzięki w ogóle! Ale go zaskoczę. Wiadomo. Jesteś kochanym. Dziękuję bardzo. Wiesz, ile chciałoby być teraz na moim miejscu? Nie wiem, czy widzicie. Ale tam na stole od 3 godzin leży mój plecak antykradzieżowy. Położyliśmy go tam na wabia i co chwilę ktoś przechodzi koło niego i chce zajrzeć do środka, co tam jest, nie? Żeby tam skubnąć, bo ludzie myślą, że te wszystkie żarty, te wszystkie pytania są napisane i tam jest jakiś taki notes z tymi żartami wówunia, a to nieprawda, te wszystkie chore rzeczy powstają w tym pustym umyśle. Ale oni tego nie wiedzą i chodzą i zaglądają, ale każdy podchodzi i widzi, o kurde, to jest bardziej skomplikowane niż kostka Rubika, która ma milion elementów. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Przechodzą, patrzą i już tu nie wiedzą, co z tym zrobić. I widzą coś takiego, i zamykają i odchodzą, spuszczone i wzrok na buciki, nie? Normalnie załamka, bo to jest, ja wam pokażę, nie powinienem tego pokazywać, ale ja wam pokażę, jak to się otwiera, tylko tutaj nie pokażę i nie pokażę, o, pakła. Tak, jest, no. Tak, fisiu, i zobaczcie, teraz tutaj się zdejmuje i dopiero teraz ten plecak można otworzyć. A sam myślisz, dobra, co z tym, że tu jest zamknięte, wsadzam nóż i otwieram. Nieprawda, tu się nie da wsadzić noża. Jeżeli chciałbyś zwędzić ten plecak, musisz go ukryć razem ze mną i na pewno będziesz żałował. Jeżeli dużo podróżujecie, chodzicie gdzieś w jakichś miejscach, gdzie jest dużo turystów, gdzie są tłumy albo wszyscy dziennikarze i chcecie mieć pewność, że jak plecak jest z tyłu na waszych plecach, to jest bezpieczny, to ten plecak będzie idealny. Ja korzystam z niego już 2 miesiące, chodzę z nim po krzokach, chodzę z nim po górach, jestem mega zadowolony. Możesz go kupić 20% taniej z kodem rabatowym PALHAJS na wszystkie nieprzecenione produkty, więc serdecznie polecam. Wbijajcie na stronę niedajsieokreś.pl i tam są takie piękne plecaki. Polecam, naprawdę korzystam 2 miesiące. Jest tak, jak być powinien. Ręce są wolne, wiadomo. To są oświadczyny? Oświadczyny. Wuwunio! Luiza, zawsze chciałem... Zawsze chciałem was oblać piwem, nie? Ale powiedziałaś tak? No ale jakie pytanie? No czy wyjdziesz za niego? Nie było pytania. To ja mam za ciebie pytać? Cześć, wybierzesz to? We wszystkim mam ci pomagać, człowieku? Wybierzesz to? Wybierzesz to? Tak, no, czy jakbyś chciał bardzo, to ci pomógł, powiedziała tak. Powiedziała tak, wybierze. Czemu pan jest wyższy ode mnie? Ja się nie zgadzam. Znaczy, zawsze byłem, nie? Ale to jest nie... Weź kadruj tak, żebym ja był wyższy. O, tak jest dobrze. To postawimy jakiś stołek. Tak, tak. Ile masz wzrostu? 2 metry.
Równo dwa? Równo dwa. Wszędzie jesteś taki duży? Nie, tylko w kamerze. Ale wszędzie wszystko masz długie, tak jak nogi? Proporcjonalnie, no. No to, to musi być dobrze. A ty? No też, wiadomo, wiadomo, to nie wstyd. Za piwem. Za piwem. Jest taka żenada, że się nie nagonasz na trzeźwo. Tak jest, oglądam wszystkie odcinki. Tak? To dobrze. To jaki był ostatni? O, tego nie wiem. Wszystkie odcinki oglądam, ale ostatni jaki był, to nie wiem. Jak skomentujesz to, że wczoraj jeden z zawodników Federacji Klaut został zawinięty do aresztu? Popisówka. Kiedy polska policja robi wielkie wow? Wtedy, kiedy wszystkie oczy ludu są na coś ważnego skierowane. Mamy doskonały przykład, Artur Szwilka, Marianna, rozstanie z mężem, walka z Gochą. A powiedz mi, dlaczego Andrzej tutaj nie ułaskawi? No wiesz, ogólnie przyjęło się, że jego pseudonim to jest długopis, ale przy tej władzy, która teraz jest, długopisu nie ma, zabrali. To twoja wygrana już? Szósta. To ty, człowieku, masz jeden z lepszych rekordów we frikach. A znowu wychodzę z taką sraką do oktagonu, jakbym pierwszy raz się bił, nie? Przysięgam ci, pierwsza walka i do bonusa, zero stresu. A teraz każda walka, taki korek w dupie, taka blokada, no nie wiem. A powinno być odwrotnie, do bonusa mega stres, a potem już luz. A ja nic nie umiałem wtedy, nie? Byłem... A Piotrek też niewiele umiał. Bonus był dla mnie lepszy niż bestia dzisiaj, nie? Bo ja nic nie umiałem. Jakieś pogotowie, jakiś szpital z tą ręką, czy nie? So, tak. Miałem jechać do szpitala na SOR, ale to nie ma sensu, dzwoniłem, wiesz, do swojego lekarza i... I jadę w poniedziałek na USG i... Co się robi wtedy z tym bicepsem zerwanym, czegoś przyszywego? Tak, no. Tutaj go przecinają, ściągają go do kości, zszywają i tyle. 6-8 tygodni rekonwalescencji. I potem już normalnie wszystko jest git? No, można, no. To nie jest nic bardzo poważnego, nie? Wystarczy poważne, to zobaczymy jak po operacji, ale ja będę i tak już trenował cały czas. Dla mnie jak będzie zerwany biceps, to będę robił tak jak teraz, jedną ręką kopał, coś próbował i tyle. Naprawdę, jak dostałem sierpa, to już myślałem, a że... A to co myślisz, że on trochę znaczy... potem pod koniec myślał, że to już jest wszystko jego i trochę odpuścił? Nie no, wypompowaliśmy się, źle stanął, ja go podhaczyłem umiejętnie, zauważyłem, że noga źle stoi i zrobiłem robotę. Nie no, fajna walka myślę, frikowa przede wszystkim. Kto się spodziewał, że bestia mnie będzie pizgał w stójce, a ja go wykończę w parterze. No. To następny. Piotr Omielańczuk? Piotr Bukmacher Szeliga, zapraszam. Kamerzysta ma takiego zajebistego wąsa, że to jest niesamowite. A wiecie co, ja jestem barberem i ja to oceniam. Tylko mogę sobie... Naprawdę. Tylko w górę, mordeszko, tylko w górę byś sobie podkreślił. Ale rozumiem, że szef bez butów chodzi, tak? Jak bez? No tak, jesteś jakoś dziwnie obciąty. Jak? A ty? Nie, ja zapuszczam, wujeczku, wujo. No powoli do przodu. Tobie też bym polecił. Tak? Żebym zapuścił? Słuchaj, ja mam niezmienną fryzurę od 30 lat i nie będę jej zmieniać. A ile masz? 40. Co się stało, że pani bez butów chodzi? Nie. Jest pani szewcem? Nie. No bo tak się mówi, że szewc bez butów chodzi, nie? No nie, no zdjęłam, bo mi nogi bolą. Czyli za małe, jeszcze nie rozchodzone są? No. Kiepsko się rozbija buty na tak długich imprezach, nie? Dokładnie. Lepiej na krótkich. Lepiej zdjąć. Oczywiście. Wiadomo, to nie wstyd. Ja chciałem tylko jedną rzecz, chciałem podać rękę, bo zrobić na przekór niektórym ludziom, którzy uważają, że nie wolno ręki podawać. Żandarmom, więc gratuluję. No to podajesz. No ja, bo ja się nie boję, więc naprawdę... Jesteś teraz prawilny? Już, teraz, właśnie nie jestem. Teraz jak trafię wiadomo gdzie, to wiadomo co mi się stanie, nie? Podał rękę. To ten biceps przeważył o tym, że ta walka została przegrana? No wiesz co, no w połowie drugiej rundy mi to jebło, no nie oszukujmy się. No tak. Mogłem nie wyjść, mogłem po prostu powiedzieć, że jest kontuzja i tyle. Ja tak nie potrafię, dla mnie to jest... Wiesz, ja nie umiem tak jakoś, kurwa, może powiem, że symulować. No zerwany biceps to nie symuluje, ale wyszedłem, no ale i... Ale walczyłeś do końca. No tak, dokładnie. Ja tam nie, u mnie nie ma czegoś takiego. No chyba, że naprawdę bym, kurwa, rękę miał tak, no to bym jedną ręką nic nie zrobił, nie? Gratuluję. Dzięki. Jak to zrobiłeś, powiedz mi? No nie wiem, podnosiłem, rzucałem i trzymałem. Czyli co, lubisz łapać i rzucać? Łapać, rzucać, że czasem coś uderzy, ale przy którymś z pierwszych uderzeń pękła mi tutaj... Znowu złamanie, chyba to przy młodym magikalu, kurczę, wiesz i... A to złamałeś co, tego palca? Ta, no tutaj tą kość, wiesz, bo ostatnio miałem złamaną, zregenerowałem i znowu gdzieś, wiesz, niefortunnie uderzyłem i znowu mi... Kurde, to słabo, bo nie możesz zrobić ty, to teraz tak słabo. Nie, teraz mam dłuższego. A! Ty, ała, kurwa, boli trochę, ale to nic. Tłum ludzi, wywiady, gorąco, światła, neony, pytania ostre, a tutaj, proszę Państwa, redakcja Sixpack. Jak myślisz, co cios zrobił z tym palcem Juziakowi, że ten palec jest kontuzjowany? Co tam się stało? Nie mam zielonego pojęcia, nie chcę wiedzieć. Jest operator szalonego reportera, który już nie musi przemykać w kapturze. Nie muszę. Już teraz normalnie chodzi tak. Garda, broda podniesiona. Lewy, prawy. To jest ten człowiek, który nagrywa i montuje te szalone podcasty.
W ogóle to jest ten bardzo talent. Fajny odcinek wyszedł z tobą. Fajnie się to montowało i tak jak to robiłem, to czasem jest tak, że jak są jacyś nudni goście, tak się zmuszam do tego, a tej sobie wyszukiwałem informacje i to spoko było. Kochani, zapraszam was serdecznie na Wieści z Kibla, w których gościem specjalnym jest Gabrycha. Poznajcie Gabi. A to nie jest tylko wejście dopiero. Tak, dopiero wchodzimy. Zapraszamy na Wieści z Kibla. Wejście. Wieści. A, wieści. Zapraszam. Nie wiem, co się dzieje, bo dopiero wchodzę, ale idziemy. Już niebawem. W powietrzu unosi się... Nie ma kolejki. Dość gęsta temperatura. Niezbyt przyjemny zapach. Jak zawsze w Atlas Arenie mamy duży wybór tak. Sedesów do wyboru. Mega ekskluzywnie. Gabi, wybierz sobie toaletę, która ci najbardziej odpowiada. Życie nie wybiera. No może ta... No to zapraszam. Jak oceniacie stan sanitariatów? Jest dobrze w Atlas Arenie? No nie. Średnio. No 2 na 10, szczerze. 2 na 10. No jest dość brudno. Który raz jesteście dzisiaj w toalecie? Drugi. Pierwszy. A i wcześniej było lepiej, czy gorzej? Lepiej. Lepiej. Od godziny 18 jest źle. Znaczy nie, o 18 było okej, okay, teraz jest źle. Jeżeli chodzi o toalety, a ogólnie o galę, to tak okej. Okay. Wieści z Kibla zakończone sukcesem, a teraz witam was na wieściach z windy. Wieści z windy. Do dołu. Zajebiście. I to, i gala zleci. Gabi, dycha i cię wypuszczamy. Można blikiem? Nie. A zbliżeniowo? Zbliżeniowo jak najbardziej z tobą zawsze. Można? Jasne. Dobry. Jak wam się podoba gala? Byliście w toalecie? Byliśmy. I jak, fajnie? Fajnie. Oglądacie Parhajs? Oglądamy. A nie, co oglądamy? Parhajs TV. A co to jest? Program, w którym właśnie występujecie. Nie, ona za każdym razem jak chodzimy do klubu, to mówi ochroniarzowi, że mam pokazać legitymację. Ja mam 28 lat i ha. Śmiechom nie było końca. Najważniejsze, że dziewczyny się dobrze bawią. My się bawimy najlepiej same ze sobą. Dziwnie to zabrzmiało. Tak, ale to nie tak miało zabrzmieć. To nie wstyd. Mało kto wie, że z Buku od kilku lat mieszka w Iławie i jego kolegą jest człowiek od nas z ekipy, czyli Martyn. Dokładnie, pozdrawiam cię, Martynie. To słuchaj, może wpadniesz do nas na imprezę w maju, bo organizujemy znowu na Wielkiej Żuławie kolejny zlot. Żebyś wpadł na jakiś melanżek do nas. Kurde, nie wiem, czy melanżujesz, nie? Podpatrzyłem w ogóle wasz, bo tak jak mówisz, mieszkam w Iławie, więc tak. Wiem, co to jest Wielka Żuława. Podpatrzyłem wasz, proszę ciebie, event i też pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś takiego z fanami Youngblood, więc jeżeli mnie zaprosicie... Zapraszam cię teraz. To już jak... ci... Poczekaj, już powiem wam więcej. Kiedy? Na Wielką Żuławę da się tylko dopłynąć, więc dopłynę tam. Jeżeli nie będę miał koncertu ani żadnych jakichś zobowiązań, to na pewno się pojawię. Przypłynę tam, bo często z moją narzeczoną pływamy kajakami, właśnie płyniemy sobie na Wielką Żuławę. Zajebista. Największa wyspa śródlądowa w Europie. No i co tam się stało, mordo, powiedz? No dobrze, wszystko okej. Zaskoczył cię? Nie zaskoczył, wiesz, może troszkę się nie przygotowałem w tym parterze, wiesz. Czułem się w stójce bardzo dobrze i nawet te ciosy nie robiły na mnie jakiegoś wrażenia. No ale jednak wygrana jest jego wygraną, moja przegrana, tak? Wiesz, pierwsze to jakby doświadczenie, pierwszy raz wchodziłem, wiesz, przy takiej ilości ludzi do klatki, walczyłem jakby. Coś nowego dla mnie, już pierwsze koty za poty i myślę, że tego może być lepiej. Jest inaczej, jak się wchodzi do takiego oktagonu, jak się walczy, niż jak chodzi się na koncert, dużo ludzi? No, tak, no wiesz, o co chodzi, nie chodzi, że dużo ludzi jest też na koncertach i na festiwalach, gra na festiwalu, gdzie było 8 tysięcy ludzi, wiesz, i jakby nie robiło to wrażenia dla mnie, wiesz. Koncert to jest rzecz, która zależy ode mnie, tylko tak, ja mam wpływ jakby na całkowite wydarzenie, więc to są moje piosenki, ja śpiewam, wiem, co mam robić i co robić. A tutaj jednak, jest przeciwnik. Jest jeszcze punkt zaczepienia, punkt jakiś zaskoczenia, więc to różnie może się skończyć. To może teraz jakiś numer ze Zbukiem? No może tak, wiesz. My tam nie mamy żadnej kosy między sobą. Fajnie, że się przyzwyczaił, że to się przygotował, że tak się nastawił, wiesz. I tyle, no. A co tam u ciebie, w porządku? Wszystko git. Tak. Musimy się złapać kiedyś, wiesz. Na urodzinach do tego. A jak? Kiedyś mieliśmy w naszym vlogu. Idę z Lizakiem, Pastą, Gulim i stoi, patrol policji. I tak. Panie Marcinie, powodzenia. Pasta się zwraca. No, panie Michale też. A Lizak, a ja to co? A pana to nie znamy. Dobrze, to bardzo dobrze, nie? A jakby powiedział, panie Marcinie, kiedy pan znowu u nas będzie? Na Makowca.
Ale jakby widzę u was, że te montaże trwają coraz szybciej. Kiedyś to czekało się miesiąc. Bo montują dwie osoby teraz już, nie? Już Luisa na tyle kuma, że już... A jeszcze czaję, że te materiały, które ludzie widzą, inne osoby widzą wcześniej, bo są patronami, więc to jeszcze musi być szybciej. No trochę wcześniej, no ale no, odcinki z Gal wrzucamy rano dla patronów, a wieczorem publikujemy tutaj. Ale normalne odcinki to dzień, dwa wcześniej, nie? Posłuchaj, jaką dzisiaj mieliśmy śmieszną scenkę. Przez przypadek. Idziemy sobie, nagle zza zakrętu wyjeżdża tutaj pod halą wóz strażacki. O, strażaki. Wiadomo, za co jest, nie. Co jest i gdzie jest, będzie strażakiem. Nagle ten wóz zwalnia, otwiera się okno i jedzie strażak. Siema, Bobunio! Podałem rękę Mindzie i strażacy mnie rozpoznali. Jak trafię pod scenę, to jestem tak rwany. Cześć, jestem włodarzem Sixpacka i właśnie w chwili obecnej zamykam tą firmę. Sekundę. Jak to nie? Właśnie firmę uznaję za zamkniętą. Sixpack od tej pory nie istnieje. Wszystko przejmuje. Słuchaj. Chcę przekazać zestaw shotów bestii. Mordo. To jest bardzo... ostatni produkt, który produkujemy. Ale zamykamy tą firmę. Bardzo mocno... Wszystko przejmuje SFD i Loco, bo jest zajebiste, to nie. Każdy nowy rekrut Sixpacka musi zaliczyć chłopaka, więc... Więc dlatego Wrzosek jest prezesem. Wszystko do wycięcia. Dlaczego? Wszystko do wycięcia. Dlaczego? Ja? Gdzie? Bo to prywaty z tym zaliczaniem są, myśmy o tym nie mówić. Wiadomo, to nie wstyd. Ty jesteś jednym z rekordzistów powstań po upadku, po ciosie, nie? Jak ocenisz, że... bo z Ferrariem podnosiłeś się wiele razy, nie? Tak, 8 razy. To no jak niestety ocenisz Denis Neumanna Załęcki dzisiaj? To przebił chwilę później i się podniósł chyba z 20 razy albo 20 razy upadł. No dobra, ale jak ocenisz Neumanna podnoszenie dzisiaj? Nie podnoszenie. Poniżej, znaczy zależy pod jakim kątem. Pod kątem fajterskim to bym wolał nie oceniać, bo wam ściągnął materiał, a pod kątem aktorskim, no to jest to naprawdę kawał dobrego aktorstwa, żeby tak to ograć. Wiesz, no tam było ryzyko i tam było polowanie. Widać, że Marcin najpierw polował na knockout, nie udało się, no to polował na kontuzję samego siebie. I prawie mały włos, a faktycznie ta dyskwalifikacja mogłaby mieć miejsce. No niestety nie udało się. Ja obstawiałem ogólnie, że tak się to właśnie skończy, że wiesz, no oni gadają, ale Neumann i tak teraz toczy taki klimat zawsze przed walkami, a na walkach kończy się tak, że on coś odjebie takiego albo faul, albo dyskwalifikację. I jakby to wyszło, to by było, ja mu najebałem, no niestety później nie mogłem walczyć, a tak to już bym go zabił. Miałem już ściągać rękawice i go dobić. No tak będzie, na pewno. No. Za dużo jest już go w tym odcinku. Idź. Tak. Tak, to nie jest X-Pac TV. Nie, tylko special za tak. Wielki Bu, Kaniowski, Mateusz, cześć. Mamy Mateusza przywitanego, możemy jechać do domu, nie? Gala Cloud MMA 4 przechodzi do historii. To była bardzo przyjemna gala, dlatego że była w Łodzi, była krótka. I naprawdę trudno mi znaleźć jakiś minus tej gali. No może mogłaby być jeszcze krótsza, tak o połowę, nie? Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi się podobało bardzo. Fajnie znowu zobaczyć znajomych, porobić sobie jaja. Więc naprawdę było spoko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu, to napisz komentarz o treści... Hej, weź mi rozklej. W tym odcinku Parchajs TV niestety to już wszystko, a w następnym zobaczycie... Są Państwa emocje. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Aktualnie mamy tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję wam bardzo, jesteście wspaniali i z tej okazji pokażemy wam wywiad z legendarną Elizą. No słuchaj Eliza, jak ci się podoba tutaj nagranie? Elisa. Jak? Elisa. Kto to jest Elisa? Melisa chyba. Melisa, ja. Podobasz mi się. Tak? Ja tobie się podoba? Rozkleiłabym ci jajka. No powiem ci, że dałbym ci jajka rozkleić, gdybym nie miał żony, nie? Mojej żony Luizy, rzecz jasna. Może z nią walkę? Z nią? Chcesz walkę z nią? To? Gdzieś tu się plączę, nie? Dla jej. Chcę walkę dla jej. Dawałbyś wycisk dla jej? Tak o. Bitwa o jaja, która wygrywa ta rozkleja, nie? Coś jeszcze? Nie, może już to zakończmy, no. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy na napisy.